Jesteśmy już w komplecie, dlatego dosłownie za chwilę rozpoczynamy 11. edycję Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel 2016. Z uwagi na swój praktyczny wymiar, porady ekspertów, wymianę doświadczeń, rozmowy kuluarowe, wydarzenie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku już padł rekord, nie tylko w ogólnej liczbie uczestników, ale także udało nam się zgromadzić bardzo liczne grono kupców. Amadeus od wielu lat współpracuje z branżą hotelową globalnie, ale oczywiście jest dla nas niezmiernie istotny także kontakt lokalny. Bardzo nam miło, że właśnie na Profit Hotel mieliśmy okazję zaprezentować nasze najnowsze rozwiązanie i cieszymy się, że właśnie tutaj mieliśmy okazję zaprezentować go hotelarzom po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o korzyści spotkań tutaj, no to możemy się spotkać z reprezentantami wielkich marek hoteli, z ludźmi, z którymi możemy porozmawiać, doradzić im, wymienić się wspólnymi poglądami i zrobić wspólny biznes. Uważam, że Hotel Profit jest doskonałą okazją dla nas, aby zaprezentować naszą nową linię produktów, spotkać się z potencjalnymi odbiorcami oraz wypromować w pewien sposób brand naszej nowej linii. Speed dating jest dla nas czymś nowym. Dotychczas nie braliśmy udziału w tego typu rozmowach. To z punktu widzenia dostawcy bardzo efektywne. Z 4 minuty wbrew pozorom może wystarczyć w zupełności, żeby nawiązać pierwszy kontakt i obie strony wiedzą, czy chcą dalej kontynuować. Udział w dzisiejszym wydarzeniu jest według nas świetną okazją do tego, aby poznać nowych kontrahentów, wejść na rynek ze swoją marką, bądź wzmocnić markę, która już istnieje. Sama formuła speed dating umożliwia nam to, że spotykamy się z tymi klientami, którzy nas faktycznie interesują, do których kierujemy naszą ofertę. Jestem pierwszy raz na tego typu konferencji, gdzie mamy możliwość spotkania się z tak dużą ilością obiektów hotelowych w jednym miejscu. Zwykle spotkania umawiane są w terenie, jeździmy do klientów po całej Polsce, a taka konferencja daje nam możliwość spotkania się w ciągu jednego dnia prawie z 40 obiektami w jednym miejscu. Są to spotkania krótkie, natomiast na tyle wartościowe i treściwe, że wszyscy, którzy mają jakiekolwiek potrzeby w obszarze, w którym działamy, mogą się do nas odezwać i poznać naszą ofertę. Bardzo zadowoleni jesteśmy z tej formy kontaktu z klientami biznesowymi. Krótka forma tak zwanego speed datingu umożliwia nam szybką relację z klientem, wymianę najważniejszych kontaktów i wiadomości, no i umówienie się po prostu na kolejne spotkanie, żeby rozszerzyć naszą ofertę, współpracę. W związku z tym ta forma spotkań bardzo nas interesuje i z całą pewnością będziemy kontynuować. Niezależnie od tego, jaką reprezentujemy markę, jaką sieć hotelową, mamy tematy, które nas łączą i w których wspólnie możemy działać i to powinniśmy robić. Ciekawością tego spotkania jest tak bardzo różny światopogląd i podejście do biznesu hotelarza, co nadaje bardzo ciekawy koloryt dyskusjom. Bardzo ciekawy skład, jeśli chodzi o panelistów, więc poznaliśmy spojrzenie na ten biznes z wielu stron dzięki temu. Myślę, że bardzo ważne dla branży jest to, żebyśmy spotykali się cyklicznie, przynajmniej raz w roku przy okazji tego typu spotkań, wymieniali się naszymi doświadczeniami, próbując nauczyć się czegoś nowego i rozwijać się dalej. Bardzo doceniam w tej formule to, że spotkania są bardzo krótkie. W ciągu jednej tury jestem w stanie spotkać się z kilkunastoma różnymi osobami, szybko nawiązać kontakty, bardzo szybko ocenić, czy te kontakty będą mi pomocne, czy też nie. Biznes speed datingu uczestniczę już po raz trzeci. I muszę przyznać, że za każdym razem jest to zupełnie inne doświadczenie. To jest świetny moment na takie zweryfikowanie tej naszej współpracy, czy ona jest dobra, czy zła, poprawić coś, czyli jest taka ciągłość, budujemy tą relację z klientem. Polecam, bo jest to takie pół popołudnia, gdzie można bardzo szybciutko zebrać nowinki technologiczne. W imieniu Zdrojowej od lat uczestniczę w Profit Hotel i mam wrażenie, że to był historycznie najciekawszy panel i mam wrażenie, że też historycznie największa frekwencja, jeżeli chodzi o konferencję. Także jestem bardzo zadowolony, czekam teraz na rozmowy kuluarowe. Uważamy, że jest to bardzo dobra inicjatywa, szczególnie jeżeli
na takich spotkaniach będzie to przybywało kolejnych młodych hotelarzy, młodego narybku hotelarskiego, żeby móc się wymienić doświadczeniami i czerpać wiedzę od praktyków biznesu, a nie tylko teoretyków biznesu. Uważam, że to jest bardzo fajne wydarzenie. Im więcej takich wydarzeń, tym lepiej. Z tego względu, że masę osób raczkuje, że tak powiem, w hotelarstwie i wymiana doświadczeń ludzi, którzy już siedzą dłużej w branży, dzielenie się opiniami, doświadczeniem, dzielenie się pewnymi spostrzeżeniami może być bardzo pomocne, nie tylko dla osób początkujących, ale również dla wszystkich, którzy nie mieli do czynienia z różnego rodzaju przypadkami omawianymi podczas takich spotkań. Ja obserwuję z roku na rok to wydarzenie, ono rośnie, coraz więcej osób bierze udział, coraz bardziej profesjonalnie przygotowani są moderatorzy, paneliści. Myślę, że też publiczność, osoby zgromadzone biorące udział wynoszą wiele korzyści z tego, wiele wiedzy, wiele aktualności i z tych dyskusji rodzą się pewnie jakieś czy to decyzje, czy sposoby postępowania w sytuacji, jaka rozwija się na rynku. Dla mnie jest zawsze wielkim zaszczytem uczestniczyć. Tych uważam, że są bardzo, bardzo przydatne, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają krótki kontakt z branżą, co zresztą widać po sali, że wiele osób pragnie takiej podstawowej wiedzy, której brakuje, żeby sprawnie zarządzać hotelami. Szanowni Państwo, już za chwilkę rozpoczniemy Gale Profit Hotel Awards 2016. Ja już wiem, kto w tym roku zbierze laury. Państwo dowiecie się dosłownie za chwilę. Emocje gwarantowane.